jawnie Chrystus Pan ujawnia tą sytuację, że wszechobecnie odczuwalny stan udręczenia pięknej trójki ziemskiej, który każdy odczuwa jako swoją wewnętrzną, można powiedzieć, gehennę i swoją wewnętrzną pracę i swoją wewnętrzne cierpienie, zostało ukryta pod latarnią w taki sposób, że nie jest to ona, tylko grzech człowieka, który jest zbuntowany przeciwko Kościołowi, zbuntowany przeciwko Bogu i dlatego Bóg mu grzechów nie odpuszcza, a jednocześnie człowiek musi sam te grzechy odpuścić, a Chrystus uśmiercił człowieka grzesznego, a nie powiedział, naprawcie sobie go. Pamiętam tą sytuację. Miałem chyba 14 lat, pamiętam tą 14 lat, na stole w domu leżał taki periodyk Żołnierz Niepokalany. Rycerz Niepokalany. Leżał taki periodyk, mama moja czytała taki ten periodyk. I pewnego razu usiadłem w tym miejscu, bo on był otwarty i taką miałem jakąś ogromną wewnętrzną potrzebę przeczytania. Ja nie czytałem takich rzeczy, ale przeczytałem. Jak zacząłem czytać, to pokój ogromnie mnie napełnił. Ogromnie byłem zdziwiony tym pokojem. Ten pokój był tak ogromny, tak inny, tak potężny. Byłem zdziwiony. Niepojęty pokój, ogromny. To Święta Maria Matka Boża Niepokalana. Przeczytałem ten artykuł i na końcu mówię, Święta Maria Matko Boża, uczyń mnie swoim rycerzem. I w tym momencie momentalnie zmieniło się, wszystko się zmieniło. Ja o tym oczywiście jakby zapomniałem, ale żyłem w normalny sposób i były takie sytuacje, że ludzie mnie widzieli na zgromadzeniach Świętej Marii Matki Bożej Niepokalanej, mimo że ja tam nie jeździłem. I nie poznawali, że ja tam byłem. Ja tam nie byłem nigdy, ale byłem tam duchem. I te rzeczy... ale to już się w owym czasie to już się wydarzyło. I pamiętam taką sytuację. Stoję na placu w kościele świętej Sen. Stoję na placu w kościele świętej Anny w Łodzi, róg ówczesnego Promińskiego i Przybrzeskiego. Jest taka figura biała świętej Marii Matki Bożej. Stoję tam, jako sen mam taki. I patrzę na Świętą Marię Matkę Bożą, a ona tak to trzyma chyba rękę do góry i tak się kiwa. Kiwa się. Tak się kiwa, coraz bardziej się kiwa. A ja mówię, ojej, przewróci się. Zacząłem się cofać. I przewróciła się ta figura i pękła na trzy części. Tu i ręka. I wskazuje tak na mnie. Ta ręka. I tak leży. I ja mówię, ojejku, coś jest na rzeczy. Tak myślę sobie. I mówię mamie, widzisz, grozi ci, jesteś niedobry. Grozi ci, jesteś niedobry, możesz i postrażny, nawróć. To jest po prostu, ludzie są wychowani w lęku. I głównie, gdy Bóg się do nich zwraca, to po to, aby ich ukarać. Tak mogę powiedzieć. Od razu to, że to jest kara straszna i tak dalej, i tak dalej. Ale Bóg tak naprawdę jest miłosierny. Bóg przychodzi, żeby nam wybaczyć. I tutaj właśnie ta tajemnica, która się obwieszcza w tej chwili i gdy my jesteśmy świadomi umocnienia, to rozumiemy, że grzech ciała, grzech, który dzisiaj eskalowany jest przez system 4.1.8, bo to nie godzi się nawet nazwać wiarą, proszę Państwa, nie godzi się nawet nazwać wiarą. I to jest system 4.1.8 tak zwanej matrylogii dusz. System matrylogii dusz został stworzony po to, aby ludzi udręczyć, umęczyć i okłamać co do prawdy. Więc tu jest sytuacja taka, o tym mówi święty Jan w Apokalipsie, handlują duszami i ciałami, a teraz płaczą, że nie mogą dostąpić, nie mogą już korzystać z doskonałego owocu dusz. Bo się im wyrwały i uciekły, poszły ku chwale, płaczą strasznie, a to jest przecież napisane w Apokalipsie świętego Jana 14. Dojrzały owoc, pożądanie Twojej duszy, odszedł od Ciebie, a przepadły dla Ciebie wszystkie rzeczy wyborne i świetne, już ich nie znajdą. Czyli wyrwała się dusza, ponieważ Bóg objawił
że grzech, który przez system 4.1.8 wmawiany jest jako grzech ciała, którego Chrystus człowiekowi nie odkupił i powiedział, jakoby rób to sobie sami, że tak mogę powiedzieć, a taka prawda wcale nie jest. Więc tutaj Chrystus nas odkupił, a ten grzech to jest bardzo przebiegła rzecz. To jest bardzo, bardzo, bardzo przebiegła. Chodzi o to, że jesteśmy cały czas ludźmi związanymi i odczuwający grzech i ciężar i udręczenie pięknej córki ziemskiej. Jesteśmy po prostu cały czas ją odczuwamy, a żeby ją ukryć, że jej nie ma, to ukryto ją pod pozorem grzechu ludzkiego. Grzechu ludzkiego, którego już nie mamy, bo Chrystus Pan odkupił. Więc trzeba było Chrystusa ukazać jako nie odkupił, a grzech, który jest grzechem grzechem codziennym człowieka, a jej nie ma. Czyli gdy jej nie ma, to jest grzech ludzki, a Chrystus nie przyszedł i nie odkupił człowieka, tylko jest w dalszym ciągu Adam, który się dobrze ma. Więc proszę zauważyć, zostało to uczynione w taki sposób, aby ukryć grzech, cierpienie, utrapienie pięknej córki ziemskiej, bo ludzie czują jej cierpienie, jako grzech, którego Chrystus im nie odkupił, sam sobie to zrobił i zobaczcie, powiedział, zobaczcie, jak jestem cudowny, jak chcecie, to możecie się takim cudowni uczynić. Tylko, że nikt tego sam nie może uczynić, dlatego Chrystus przyszedł na ziemię i uwolnił nas od grzechu, ponieważ ona jest w grzechach, a dzisiejszy system wszystko robi, żeby ją ukryć pod latarnią. Ukryć ją pod latarnią. Czyli nie ukryć grzechu, tylko grzech wyeksponować. Tylko, że jej grzech ukazać jako grzech uczynkowy człowieka codzienny, a człowiek widzi piękną córkę ziemską, bo codziennie odczuwa jej udręczenie, codziennie odczuwa jej cierpienie i nie jest możliwe, aby jej nie widział, więc to, że na pewno ją widzi, to ustanowiono, że to jest ich grzech uczynkowy i że Chrystus z nich nic nie zrobił, oni są grzesznikami nieustannie. I pokuta i spowiedzi, i pokuta i spowiedzi, i odpowiednie ilość pieniędzy, to Kościół im usunie te grzechy, jak sprzedadzą dom, żonę, córkę i wszystkich innych, to może wystarczy im jeszcze te 5 minut życia, żeby w jakiś sposób te grzechy zostały im całkowicie usunięte. Ale przecież wiemy, że jest taka sytuacja, że przecież do dzisiaj są odpusty, jakoby odpusty, które, że tak mogę powiedzieć, jeśli człowiek na to zasłuży, to te odpusty będą. W tej chwili może już nie ma oficjalnych odpustów za pieniądze, ale one w dalszym ciągu istnieją. Ale w owym czasie to były po prostu całe domy były sprzedawane i całe folwarki dawane, tylko żeby grzechu nie mieć, żeby tylko być zdolnym do odkupienia. Więc wykorzystano to całe przerażenie człowieka, że człowiek chce mieć wolną duszę i chce być zbawiony do tego, aby go oskubać ze wszystkiego i tak nie starczy, żeby był odkupiony. Więc dlatego tutaj przedstawiam tę sytuację, ponieważ jawnie Chrystus Pan ujawnia tą sytuację, że wszechobecnie odczuwalny stan udręczenia pięknej córki ziemskiej, który każdy odczuwa jako swoją wewnętrzną, można powiedzieć, gehennę i swoją wewnętrzną pracę i swoje wewnętrzne cierpienie, zostało ukryta pod latarnią w taki sposób, że nie jest to ona, tylko grzech człowieka, który jest zbuntowany przeciwko Kościołowi, zbuntowany przeciwko Bogu i dlatego Bóg mu grzechów nie odpuszcza, a jednocześnie człowiek musi sam te grzechy odpuścić, a Chrystus uśmiercił człowieka grzesznego, a nie powiedział, naprawcie sobie go. I dzisiaj właśnie jest to eskalowane, naprawcie sobie go. Ale i to jest właśnie ukazane, że jako naprawienie starego człowieka, którego się nie naprawia. Jezus Chrystus go uśmiercił, usunął, bo nie jest to nic dobrego, bo to jest duch mocarstwa powietrza, który udaje
anioła światłości, udaje apostołów Chrystusa,